owyce. Ale wiecie, troszeczkę miało być to inaczej, bo miała być zbierana. Pomiędzy drzewami rosła, ale musiałyśmy wszystko skrócić, bo któraś z nas usłyszała łosia. No i była zerwana z polany. W związku z tym, że wyka jest bogata w fitosterole, flawonoidy, fitoncydy, garbniki, śluzy, bardzo dobrze sprawdzi się do przecierania, napar, do przecierania twarzy takiej starzejącej się, a nawet z trądzikiem różowatym. Ale przede wszystkim takie wcierki z naparu można sobie zrobić odżywczo na włosy, pobudzić nasze cebulki włosowe do działania. Aby przygotować napar z wyki, dwie łyżki świeżego, pokrojonego ziela skrapiamy delikatnie alkoholem i na 5 minut odstawiamy, po to by wyciągnąć wszystkie związki. A później, po tych 5 minutach, zalewamy szklanką gorącej wody i odstawiamy na 20 minut. Po 20 minutach filtrujemy i przecieramy twarz, bądź robimy sobie wcierkę we włosy.